Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni. Kochani, we wrześniu obiecałam Wam edukację perfumową i tych wątków edukacyjnych, może nieco takich irytujących, bo takich pouczających będzie więcej w tym miesiącu, ale cel nam przyświeca jeden. Wszyscy wracają do szkoły, no to my też robimy szkołę perfumową. Na razie we wrześniu, a co będzie dalej, zobaczymy. Jeśli temat się przyjmie, jeśli uda mi się takie rzeczy elementarne opowiedzieć w sposób taki, żeby były podane w sposób przyjazny i zrozumiały, no to zobaczymy, jakie będą losy naszej perfumowej szkoły. Niewątpliwie temat perfumowy jest tematem bardzo, bardzo rozległym, obejmuje przeróżne dziedziny, historię, kulturę, chemię, modę, lifestyle. Bardzo też przydaje się taka wiedza z zakresu, no powiedzmy, podkarskiego, czyli kto czym pachnie, a tu też wkraczamy w taką tematykę też royalsów, także przydaje się wiedza z różnych dziedzin i nie ma jednej osoby, która potrafi Wam opowiedzieć wszystko o perfumie, że Wam opowie świetnie o chemii, o kulisach, ale już jak trzeba będzie pokusić się o jakieś uogólnienia, a szczególnie takie dotyczące trendów, to może się pogubić. Sama odczuwałam taki dyskomfort, kiedy, powiedzmy, pytałam osoby związane na przykład z dystrybucją perfumową. To są naprawdę osoby po szkoleniach, które jeżdżą do marek i pytam, jakie są trendy. To mi mówiły bardzo często, nie wiem, nie ma, że nie ma trendów. No jak nie ma trendów? No oczywiście, że są. Także zajmuję się taką analizą od 10 lat i teraz to się wszystkim wydaje oczywiste, że trendy są. No a jak mówię, my mieliśmy, powiedzmy, marka X stwierdzała, że ma perfumy Easy, one są modne, one się przyjmą, może one będą trendotwórcze. Nie, to tak nie działa. Trendy są, ale oczywiście trendy to jest zupełnie inny temat. Teraz dzisiaj chcę przyjść do Was z tematyką taką, rodziny perfumowe. Tak, temat ciekawy, temat rozległy. Może tylko przypomnę, że jestem autorką książek o perfumach. Są dostępne na wszystko.pl, szukajcie, albo gdzieś tam na Allegro, ale to chyba mniej. Także myślę, że możemy się spróbować pokusić o taki wykład perfumowy. Zapraszam. A witam Was z ogrodu, z samego rana, więc jeszcze jest trochę chłodno, jeszcze jest mgła, nie wiem, czy ją widać. Jeszcze jest tak, no, ciemno po prostu. No, zobaczymy, jak będzie w trakcie wykładu, bo myślę, że będzie dłuższy. No, ale no, ja jestem tu wyposażona w różne pomoce dydaktyczne, zaraz Wam wszystko opowiem. Ale myślę tak, że ten film może być z tych dłuższych. Kochani, no tak. Słowa. Bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o perfumy, to jest nie tylko zapach, ale słowa. Czyli jak o Waszych ulubionych perfumach mówić. Albo jak się komunikować, jeśli chcecie coś o perfumach powiedzieć. No to tutaj bardzo wielu ludzi ma z tym problem i nawet jeśli czasem gdzieś tam się zajmują w internecie perfumami, to też im się zdarza powiedzieć, że brakuje im słów. Nie wiedzą, jak to nazwać. Tak, bo to jest trudne. Trudno jest przełożyć coś, co czujemy, na słowa. Nie ma takiej zbyt dużej tradycji, żeby o perfumach mówić, żeby próbować zapachy nazywać słowami. Ale można próbować. Francuskie Stowarzyszenie Perfumiarzy stworzyło taką klasyfikację perfumową i podzieliło perfumy, bo nie same zapachy, perfumy na 7 rodzin. I dzisiaj Wam opowiem o pierwszej z nich. Jest o czym opowiadać, to jest pierwsza, najstarsza. To będzie rodzina cytrusowa. I zapewne sobie pomyślicie, co ta Pani Agata wymyśli dzisiaj. Czy nam zaproponuje jakieś rekwizyty dydaktyczne związane z perfumami cytrusowymi? No to powiem Wam tak. Ogród perfum staje się coraz bardziej ogrodem perfumowym. Mam tu, kochani, cytrusy w doniczce. Także niekoniecznie musiałabym Wam przynieść pół misek cytrusów czy koszyczek perfum, a to jest kilka koszyczków perfum cytrusowych, ale także cytrusy. Nie wiem, czy pamiętacie, w jednym z filmów, chyba sprzed 2 lat, jest opisana klamondina, znaczy pokazana klamondyna. Ona sobie u mnie w domu leżała 2 lata, różnie z nią było. Kwitła, ale nie zawiązywała owoców, a w końcu, wbrew tym wszystkim poradom, jak się dobrze przyjrzycie, to tam zobaczycie, są maluśkie owoce. One będą wielkości, ja wiem, większej czereśni. Nie będę urywała, bo mi ich po prostu szkoda, ale one tu są i jest ich tu dużo. No i wyniosłam tą klamondynę na zewnątrz, włożyłam do ziemi razem z całą doniczką, no i zaczęła się dziać magia. Także jest ich tu bardzo dużo. Może, słuchajcie, taką większą Wam pokażę. Jeszcze raz, słuchajcie, odsyłam Was na Instagrama, zatrzymajcie sobie może. Ja to pokażę na Instagramie. Zresztą na Instagramie ostatnio pokazałam zdjęcie żadora, które tu ustrzeliłam na tle właśnie tego
budzącego się do życia ogrodu i słońca, także polecam Wam. Zdjęcie wygląda absolutnie nieziemsko. No ale tak to jest ze zdjęciami, że to jest chwila, moment czasami. Ale wracamy do naszych baranów, czyli do naszych cytrusów. Także tak, klamondynkę musiałam odsunąć, ponieważ mam tu bardzo dużo flakonów. I tak sobie myślałam, o czym ja będę opowiadała, żeby współczesny widz, odbiorca, użytkownik perfum wiedział, o co chodzi. Słuchajcie, to jest jeden koszyk, to jest drugi. No bo tak, coraz więcej ludzi młodych oczywiście przychodzi do świata perfum i im przeszkadzają takie klasyczne wody cytrusowe jak 4711. To jest dla nich start nie do zaakceptowania. Nasza polska przemysławka, nie wiem gdzie tu mam, to jest kartonik, a niech coś przy Was. Ale ona też chyba flakon zmieniała. Stulecie obecności na rynku, czy Eau de Cologne Imperial Guerlain. No ale się okazuje, że jak się tak dobrze poszuka, to można znaleźć cytrusy w nowoczesnych obliczach. I teraz tak, rodzina hesperydowa, czyli cytrusowa, ta najważniejsza rodzina, czyli pierwsza perfumowa. Dlaczego pierwsza i najważniejsza w tej klasyfikacji? Myślę, że dlatego, że to jest w ogóle pierwsza rodzina, jaka powstawała, jeśli chodzi o perfumy. Bo kiedy Wam opowiadam o lawendzie, o róży, o jakichś zapachach na przykład powstałych z kwiatów, to tutaj pozyskiwanie substancji zapachowej jest trochę skomplikowane. No, destylacja, czyli trzeba mieć takie urządzenie, w którym się na pewno trzeba zagotować wodę, żeby para wodna z tej wody, przechodząc przez pachnące rzeczy, można ją było porwać tą parę wodną, skroplić i na jej wierzchu znaleźć coś pachnącego. No, powiedzmy, proces przypomina tą robienie kawy w tym ekspresie takim, który się kładzie na kuchence gazowej, taki tak zwany włoski ekspres, ten taki malutki, czy ekspres ciśnieniowy, to jest podobna historia, ale cytrusów woń pozyskuje się inaczej, mówię o owocach, po prostu mechanicznie. I myślę, że jednymi z pierwszych woni, oczywiście poza perfumum, czyli przez dym, czyli spalaniem rzeczy pachnących, ziół na przykład, wszelkich kadzideł, to myślę, że cytrusy były takim pierwszym owocem, z którego bardzo łatwo można było pozyskać poprzez wszelkie możliwe metody wyciskania, wyduszania. Można było po prostu nazbierać skórek i metodą tłoczenia uzyskać zapach. Dzisiaj, po dziś dzień, też tak to wygląda. Najsłynniejsze fabryki, no tak można powiedzieć, no powiedzmy, no. Chociaż pewnie funkcjonują jako rodzinne manufaktury, pozyskują na przykład bergamotowe wonności w ten sposób, to znajdziecie na Instagramach, Thierry Wasser to pokazywał, był w Calabrii, w takiej właśnie znanej jakiejś rodzinnej manufakturze, czy właśnie dużym przedsiębiorstwie. I tą bergamotę przetwarzano tak, że ona po prostu była zanurzona w wodzie, a jednocześnie w takich bębnach się obracała. I w tych bębnach, tam oczywiście one były tak skonstruowane, że ta skórka się uszkadzała, czy pewnie jakieś były wypustki. I obracając się, te skórki się uszkadzają, wypływa z nich olejek na wierzchu tej wody, w której to się odbywa. Czyli taka można być jakby pralka duża. No i tą wodę się później, domyślam się, że się zlewa, czy olejek tylko się zlewa, woda zostaje. Także bardzo prosty, mechaniczny sposób, czyli jedne z najstarszych perfum, które człowiekowi towarzyszą. Mówi się wiele o wodzie królowej Węgier, ja myślę, że to była zwykła nalewka właśnie z cytrusami. Czyli wiecie, jakiś macerat ziołowy, macerowanie, no. Czyli moczenie w alkoholu na przykład, ale nie tylko. Także kochani, hesperydowa i ta hesperydowa ma 7 podgrup. I tu się zaczynają takie pewne trudności i tutaj mogą być różne formy klasyfikacji tych perfum. Przyjmuje się, że jedną z pierwszych, najważniejszych jest po prostu rodzina hesperydowa. I tak sobie myślałam, która to będzie? Bo jednak te klasyczne, no nie są takie do końca hesperydowe. One zawierają całkiem sporą frakcję ziołową, na przykład lawendową. I tu jest kwiat neroli, cytrusy i lawenda, takie trzy nuty w zasadzie. I jest taka jedna woda, do której Wam... tak, o, widzicie? To jest właśnie woda z takich trzech składników z roku. No, myślę, że z XVIII wieku receptura. Być może starsza nawet od wody... Tak, może być starsza od tej słynnej wody kolońskiej, chociaż pewnie tak, jak wiecie, tam wtedy podkradano te receptury. Ale w każdym razie, wracając do takiej wody klasycznej, najklasyczniejszej, pomyślałam sobie, że mało będzie przykładów do tego filmu, ale jak tak się człowiek zaczyna wgłębiać w temat, to się okazuje, że od czasów Aqua Allegorii Guerlaina, to jest 1999 rok, zrobiła się moda na te wszystkie akwy. I każda marka chce mieć właśnie jakąś taką linię wód, takich prostszych, jednonutowych, trochę róży, trochę
No, nut przeróżnych. I w tej chwili takimi czystymi, klasycznymi wodami cytrusowymi to będzie Eau de Fleur Cedrat Guerlaine, Eau de Coque, ale przede wszystkim Pamplelune, woda grejpfrutowa. Aqua Allegoria właśnie z 1999 roku. Jak wyglądał flakon? No mniej więcej tak. No cała ta linia po prostu bardzo mądrze ma tą opakowanie w zasadzie zbliżone. Tam oczywiście troszeczkę modyfikowano, kiedyś etykieta wyglądała inaczej, kartonik wyglądał inaczej, ale kształt flakonu jest ten sam. Czyli tutaj mamy takie wody po prostu hesperydowe i są tylko cytrusy, nic więcej. Myślę, że można by tu jeszcze zaklasyfikować Eau de Dorien, ani Goutal. Pisownia Eaud'Hadrien Goutal. Hadrien przez H jest nieme we francuskim. No i tak, drugą rodziną jest rodzina pod grupą cytrusowo-korzennej. To już jest bliżej do tych wszystkich wód cytrusowych, które znamy. Może takich starszego typu. Cytrusowo-korzenna to nie będzie jeszcze cytrusowo-ziołowa, bo ziołowa będzie zaraz. Czyli na przykład zawierająca pieprz, goździki, piżm, gałkę muszkatołową oraz cynamon. I moim zdaniem taką wodą będzie właśnie, teraz zwróćcie uwagę na te wszystkie wody kolańskie, one często będą w takich dużych pojemnościach. A La Reine, woda z 1774 roku, to jest dopiero rarytas. Marka Pivet, słuchajcie, stronę internetową mają słabą, nie wiem co to będzie niebawem, czy ta marka nie zmieni właściciela. Szkoda, taka z tradycjami, nie do końca dobrze opisana gdzieś tam w internetach. No szkoda, szkoda, że po prostu taki duży, zacny dom perfumeryjny, no tak jakby, no troszeczkę gorzej funkcjonuje na rynku, no oby się tam jakoś ogarnęli i zadbali o to, żeby ta informacja była wszędzie. Z drugiej strony, jeśli jakieś encyklopedie internetowe nie chcą opisywać tych produktów, no to jest jakby bardziej piłeczka po stronie tych encyklopedii. Dlaczego to robią? Nie wiem. I tutaj wracamy do tej wody. Będziemy mieć tymianek, rozmaryn, ale właśnie goździki. Także myślę, że te goździki mogą sprawić, że możemy tak tą wodę zaklasyfikować jako korzenną. A ja nie otwierałam, bo wiecie, pamiętacie, tu jest ta plomba, żal mi to. Żal mi to otwierać, ale może powinnam, może to był błąd. Jeszcze to przemyślę, najwyżej zrobię osobny film. A boję się, że już nie kupię tej wody. Widziałam ją na Amazonie, a sama ją kupiłam w TK Maxie. Bo być może za sprawą tymianku i rozmarynu można ją by zaklasyfikować jako wodę, która będzie następna, hesperydowa, aromatyczna. Jak się pojawia w terminologii perfumowej aromatik, aromatyczny, to po prostu nie chodzi o to, że on jest pachnący, tylko chodzi o to, że jest ziołowy. Szkoda, że takiego słowa się używa, ale do tego zaraz. I moim zdaniem można by jeszcze wpisać do tej rodziny hesperydowo-korzenną zieloną herbatę. Właśnie, też bardzo ważna kompozycja. Też nie wiem, czy 99 rok. Tak, też. Słuchajcie, koniec XX wieku. Chyba się perfumowo ogarnęli, wprowadzili bardzo dużo właśnie takich kompozycji. Tutaj mamy właśnie znowu goździki, chyba kminek też. Także pytanie, co się bardziej wybija, co bardziej wyczuwamy? Czy wyczuwamy bardziej nuty ziołowe, czy bardziej korzenne? Jak wyczuwacie korzenne, to będzie hesperydowo-korzenna. Jak wyczuwacie ziołową, myślę, że dopuszczalna jest taka interpretacja indywidualna, to będzie hesperid aromatique, czyli cytrusowo-aromatyczna, czyli głównie ziołowa. I to będą właśnie te 4711, podobno z 1792 roku, czyli młodsza od tej, ale jest wiele jeszcze takich zacnych marek, o których Wam nie mówiłam. Marek jest strasznie dużo perfumowych. One sobie radzą, bo mają stałych klientów, ale nie są tak obecne w mediach, jak na to zasługują. Eau de Cologne Imperial Guerlaine, będzie XIX wiek, 1860. Podobno woda, która niwelowała migreny, pewnej cesarzowej. I tu jest jeszcze właśnie to, co Guerlaine bardzo lubi, ton cabin. I nie mam flakonika, miałam próbeczki. Neroli Portofino Toma Forda. 2011 rok. To jest ciekawa linia. Cała ta linia Portofino, bo on tam ma Portofino, coś tam, te wszystkie turkusowe, to będą bardzo ładnie tutaj w tej rodzinie hesperydowo, właśnie której, no właśnie, ładnie tutaj grały. I jeszcze wracając do tej green tea, słuchajcie, yuzu. Też można ją tu zaklasyfikować. 2014 rok. Przy czym te perfumy zrobią Francis Courcouges,
A, czyli tą wersję klasyczną, a tę z 2014 roku Rodrigo Flores Rue. Bardzo ciekawe perfumy. No, tu jest dużo różnych ciekawych nut, takich jak tymianek, na pewno tymianek, który się tu pojawi, będzie bardzo taką ekspansywną nutą, ale też mówi się o brzozie, o piżmie, o czarnej porzeczce. Myślę, że do tej rodziny śmiało też można jeszcze zaliczyć inne perfumy. Właśnie, teraz Wam pokażę to. Niedrogie perfumy z Rossmana, to znaczy one były przecenione po prostu, bo jakoś tak rynek chyba nie był w stanie wchłonąć takiej ilości perfum, jaka się w tej chwili pojawia. Czyli to jest w ogóle mój ulubieniec ostatnio, zauważyłam. 2019 rok, Amandine Clerc Marie Perfumer zrobiła te perfumy. I tu rzeczywiście piżmo, cedr, ale tak mi wybrzmiewają. Właśnie, a cedr, zresztą tak są klasyfikowane. Na Fragrantice na przykład. To właśnie już klasyfikacja taka subtelniejsza, tu już można z nią polemizować, bo kto wie, czy nie można by jej zaklasyfikować tej wody do... Tu było chyba drzewno będzie, kwiatowo-drzewno. Także ja zaklasyfikowałam tak, ale numer chyba 5 to będzie cytrusowo-drzewna. I teraz mamy numer 4, hesperydowo-kwiatowo-szyprowa. Ja powiem szczerze, miałam problem z wyszukaniem tutaj dla Was perfum z tej rodziny, ponieważ ten szypr i te hesperydy, no to jest po prostu kwiaty, szypr, hesperydy, no to jest przepis na bardzo klasyczne wody perfumowe, to właściwie wszystkie by tu można dać. I tutaj rzeczywiście francuskie stowarzyszenie mówi, że woda, która zawiera jaśmin, mogłaby się tu wpisywać w tą frakcję, no to ja wybrałabym dla Was Verveine, L'Occitane, en Provence. Ale też tych Verben z L'Occitane jest chyba z 5 rodzajów, także nie wiem, jak Wy byście zaklasyfikowali, jeśli znacie. I numer 1, właśnie niedawno było do kupienia też w dobrej cenie, tak, numer 1, Azahar Radiante, Vittorio Lucchino. No ale mniej więcej tak te kartoniki wyglądały. Zwróćcie uwagę właśnie, jak te klasyczne wody kolońskie ładnie w solidnych porcjach są nam sprzedawane. To jest miłe. Nawet Akwaalegoria była w bardzo dużych pojemnościach. Teraz dopiero chyba przeszli nawet na 30, ale zaczynali od 125 ml. A Zahar Radiant to właśnie nuty piżmowe i drzewne. Też myślę, że w zależności od tego, kto co wyczuwa, mogłyby się różnić. Interpretacja klasyfikacji na podgrupy byłaby, jest możliwa, dopuszczalna, po prostu różna. I teraz właśnie hesperydowo-drzewna. Jean en Provence, czyli wiecie, cytrusy i nuty drzewne, czyli stolarnia przede wszystkim. Albo las i poszycie leśne. Iglaki też, ale nie wyłącznie. Generalnie moim zdaniem będzie głównie dominowała nuta surowego drewna. Jean en Provence, bouquet d'agrumes. No słuchajcie, wymowa francuskich słów to jest wyzwanie. Nie wiem, czy ja tu mam kartonik, czy nie ma. No te tak wyglądają flakoniki. To są takie wody budżetowe. Warto na nie zwrócić uwagę. Tu jest cedr, ale też jest mięta. Ale też z takich ciekawych nut jest cytron. Nie tylko tangerynka, nie tylko pomarańcza. I teraz tak, kwiatowo, czyli tak, cytrusowo-kwiatowo-drzewna. Ja wybrałam dla Was taką wodę z tej rodziny. A Girl in a Capri. Tak mi tutaj pasują. Lanvin. Bo tu jest i drewno dryfujące, i jeszcze białe piżmo. Tak jakoś mi tu ta nuta drzewna plus jeszcze jakaś taka nuta pieprzowa daje taki surowy efekt. No ale oczywiście tutaj też jest kwiat grejpfrutowy. Taki wytrawny, cytrusowy, świeży, ale z tych nowocześniejszych. I to była szósta rodzina. Hesperydowo-kwiatowo-drzewna. Powtórzę, siódma to już będzie ostatnia. Kwiatowo-piżmowa, hesperydowo-piżmowa. No i tu będzie bardzo dużo wód wszelakich. Zaraz Wam wszystkie pokażę. Czy się ze mną zgodzicie, jeśli chodzi o podział, to nie wiem. Zaczęłabym od tej wody. Chanson de Amoncier. Tu jest drzewo cedrowe, kwiat pomarańczy, ale taki właśnie jeszcze ładny refleks morelowy. Agrumi di Sicilia Monotem. Tak, właśnie te wszystkie wody
te młode marki robiące te wody jednonutowe, ach, moim zdaniem robią rzecz znakomitą. I mam jeszcze kilka flakoników, które nie wiem jak zaklasyfikować, bo mogą przynależeć do wielu rodzin, ale bezdyskusyjnie są cytrusowe. Chopard Lemon Dulce, to już Wam będę tak po prostu pokazywała. Bardzo dużo cytrusów znajdziecie, jeśli chodzi o Zarę, czyli tak, już. Brakuje mi jeszcze jednego flakonika Citrus Miz. To zawsze trzeba kupować, jak robią wyprzedaże. Vetiver Pamplemousse, czyli taka vetiverowa. Eau de Givenchy. No, klasyczne chansons, to będzie któryś ten kwiatowo-hesperydowy. Może tak, pokażę flakonik dla wizualizacji, dla wyobrażenia sobie, ale to jest skórzany zapach, ale praktycznie w zbliżonych flakonikach różniących się kolorem Atelier Cologne robi wyborne wody właśnie o takim cytrusowym charakterze. Explosia Citrica, jeszcze jedna woda od Victoria Lucchino. W tej chwili idąc za Akwą Allegorią właściwie bardzo wiele marek zaczęło robić. No, ta marka to szczególnie była uprawniona do tego, żeby robić takie różne wersje. Tu jest mandarynka i kardamon. I świetną wodą, świetnymi wodami, to oczywiście mam tu różne próbeczki. To jest opakowanie chyba po tej 30, po tej mniejszej pojemności, ale tu miałam próbki. I wśród tych próbek Orange Bitters. I to jest taka właśnie współcześniejsza edycja wody cytrusowej. Także tak, początkowo myślałam, że cytrusy są w odwrocie, że więcej jest tych wód ogólnie rozumianych jako świeżych, ale nie, nie. Właśnie te Atelier Cologne, te młode, dynamiczne marki, czy właśnie Jo Malone, czy nawet marki debiutujące, Theology, czy Jo Malone postawiły na wody kolońskie, ale tak jest tym nowocześniejszym twistem, także no, brawo, brawo. No, a Aqua Allegoria Guerlain po prostu to już ma tak dużo flankerów, że chyba ciężko to zliczyć. Także kochani, cytrusowa, bardzo ważna rodzina, bardzo ważna woda, wbrew pozorom nie w odwrocie, tylko właśnie bardzo, bardzo mocno się rozwijająca. Zapraszam na kolejne filmy o kolejnych rodzinach. Będzie ich jeszcze 6. Pa, pa!